W młodości był częściej widywany na stadionie widzewa niż euks ale to Włódzki Klub Sportowy postanowił zainwestować. Za jego rządu w Rycerze Wiosny świętowali Mistrzostwo Polski, ale też niedługo później spadli z ekstraklasy. Zapraszam na opowieść o EUKS-ie Antoniego Ptaka. Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego Antoni Ptak z początku zajmował się ogrodnictwem, później przerzucił się na handel. Na początku lat 90. sprowadził dwa hangary wojskowe z Ukrainy, które przekształcił w targowisko w podłudzkim Żgowie. Następnie powstały tam nowoczesne hale targowe, które stały się największym w Polsce ośrodkiem handlu odzieżą i tekstyliami. Część zarobionych w ten sposób pieniędzy, ptak postanowił zainwestować w UKS. Dlaczego akurat ten klub, a nie w Widzew? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Przeżywający wówczas ogromne problemy finansowe klub Zalei Unii poprosił go o pomoc, a Widzew nie. Poza tym, ówczesny wiceprezydent Łodzi, Janusz Michaluk, namawiał Antoniego Ptaka do zaangażowania się w UKS. Nie było to przypadkowe, bo Michaluk był także prezesem UKS-u. Prośby Michaluka zostały wysłuchane. Wkrótce potem Antoni Ptak wraz z bratem Edwardem postanowił wesprzeć klub. Sytuacja Eukesu chwilę przed przejęciem jesienią 1994 roku była tragiczna. Część piłkarzy odmówiła wyjazdu na mecz z Legią rozegrany 24 września. Co więcej, były obawy, że Eukesiacy zastrajkują i nie zagrają w meczu rewanżowym zewce Porto w Pucharze Zdobywców Pucharów 5 dni później. Spotkanie to ostatecznie doszło do skutku. Zawodnicy porozumieli się z działaczami w sprawie wypłaty zaległych pensji, a niebagatelną w tym rolę odegrał nowy prezes Antoni Ptak, który zobowiązał się do spłaty zadłużenia i do utrzymywania autonomicznej sekcji piłkarskiej EKS-u przez co najmniej kolejny rok. W dwóch meczu z Portugalczykami skazywanie na porażkę Okajsiacy sprawili faworytom sporo kłopotów. W Porto gospodarze zdobyli dwa gole, dopiero w końcówce spotkania i ostatecznie wygrali. Niewiele jednak brakowało, aby wynik tego meczu w pierwszej połowie otworzył Jacek Półciennik. W rewanżu łodzianie postawili wszystko na jedną kartę i przez długie fragmenty pojedynku podopieczni Bobiego Robsona musieli się bronić, przed sunącymi na ich bramkę atakami. Gdy napór drużyny Ryszarda Polaka nieco osłab, decydujący cios zadali Portugalczycy, wygrywając 1-0. Na tym meczu pojawił się obiecujący młody trener, Jose Mourinho, który był w tamtym sezonie asystentem Robsona. Pierwszy sezon LKS pod rządami Antoniego Ptaka zakończył na siódmym miejscu. Nie było to może oszałamiające osiągnięcie, ale klub szedł powoli do przodu. Ptak, gdy przejął LKS, spłacił jego długi, ale też od samego początku nie ukrywał, że traktuje futbol jako biznes. W 1995 roku została powołana sportowa spółka akcyjna LKS Ptak. Tym samym sekcja piłkarska łódzkiego klubu otrzymała dodatkowy człon do nazwy. Taka nazwa oficjalnie funkcjonowała do lutego 2001 roku. Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, w międzyczasie Antoni Ptak zagroził, że przeniesie klub do Gliwic. Starał się tam o powstanie giełdy samochodowej, a w rozstrzygnięciu przetargu miała pomóc obietnica sprowadzenia pierwszoligowej drużyny. Był to jednak tylko blef, gdyż miał wymusić na władzach łodzi zwiększenie zaangażowania w finansowanie EUKS-u. W sezonie 1995-1996 EUKSiacy do samego końca rozgrywek walczyli z hutnikiem Kraków o trzecie miejsce i start w europejskich pucharach. Ostatecznie jednak kolejne, a jak się później okazało, ostatnie podejście trenera Leszka Jezierskiego de nie powiodło się. W drużynie pojawili się wtedy młodzi i niezwykle obiecujący zawodnicy: Tomasz Kłos i Marek Saganowski. W środku pola czarował syn Stanisława Terleckiego Maciej. A spokój w defensywie gwarantowali doświadczeni Witold Będkowski i Marek Hojnacki. Ten ostatni w 1996 roku został rekordzistą pod względem liczby występów w polskiej pierwszej lidze. Wszystkie z nich zaliczył w barwach EUKS-u. Łodzianie w sezonie 1996-1997 zamiast Pucharze UEFA zagrali w intertoto, Toto, zdobywając w czterech meczach zaledwie jeden punkt. Jeziorskiego zastąpił wkrótce potem na trenerskiej ławce uks u Marek Dziuba. I to on wraz z Antonim Ptakiem stworzył szkielet zespołu, który potem sięgnął po drugi w historii tytuł mistrzowski. Ptak często wtrącał się w pracę trenerów, nie widząc w tym nic złego. W końcu łożył na drużynę pieniądze i chciał wiedzieć, jak są pożytkowane. Początkowa ekipa pod wodzą medalisty mundialu w Hiszpanii grała w kratkę. Ale wiosenne zwycięstwa z potentatami wlały nadzieję w serca kibiców. Szczególnie kibicom lks u utkwił w pamięci zwycięski gol Marcina Danielewicza w meczu derbowym z Widzewem. Danielewicz przelobował Macieja Szczęsnego, zapewniając skromne zwycięstwo. W sezonie 96-97 w lks ie pojawiło się kilku nowych piłkarzy, którzy z miejsca stali się silnymi punktami zespołu. Byli nimi Bogusław Wyparło, Tomasz Kos i Mirosław Trzeciak. To rozbudziło apetyty kibiców biało-czerwono-białych na coś więcej. Ostatecznie ŁKS zajął szóste miejsce w lidze. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Przed sezonem 1997-1998 Eukesiaków znów widziano w roli czarnego konia rozgrywek, a prasa okrzyknęła ich trzecią siłą polskiej ligi. Prognozowano, że losy mistrzowskiego tytułu rozstrzygną pomiędzy sobą legia i widzew, a Eukesiacy zajmą najniższy stopień podium. Kilka pierwszych spotkań w wykonaniu łodzian rozczarowało, ale potem po dopieczni tererskiego duetu dziuba Polak złapali wiatr w żagle. Mirosław Trzeciak nie trafiał co prawda do siatki, ale zaliczał kapitalne asysty. Znakomitą pracę w środku pola wykonywał Zbigniew Wyciszkiewicz, a polotu ofensywnym poczynaniem łks u dodawały umiejętności Brazylijczyka Rodrigo Carbone. Cieniem na ocenie rundy jesiennej wykonania łks u kładą się przegrane derby z widzewem. Był to jednak jeden z najlepszych meczów odwiecznych rywali w historii. EKS prowadził 2–1 po golu Mirosława Trzeciaka, ale to widzewiacy w końcówce meczu przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 3–2. Tak czy owak, po rundzie jesiennej ŁKS zgodnie z przewidywaniami zajmował wysokie trzecie miejsce. Na wiosnę Eukesiacy wykorzystali słabszą formę widzewa i legi. Drużynie bardzo pomógł Mirosław III, który tym razem nie tylko asystował, ale też regularnie trafiał do siatki. Popisał się m.in. hat-trickiem, wygranym 3-0 meczu z Polonią w Warszawie. Ponadto świetnie wkomponowali się do zespołu nigeryjczyk Darlington i młody Ariel Jakubowski. Z wojarzy zagranicznych wrócił Tomasz Wieszczycki, który z miejsca stał się pewnym punktem drużyny. Wydaje się, że momentem przełomowym tamtego sezonu okazał się wygrany po ciężkiej walce pojedynek z Pogonią w Szczecinie. Dwa do jednego, bo po nim rozpędzonego uks u nie można już było zatrzymać. Przekonała się o tym Legia w 31. kolejce, która wracała do domu z bagażem trzech straconych bramek. A po wygranej w Ostro w świętokrzyskim z Krzo po golu Tomasza Wieszczyckiego kibice ŁKS-u wprost oszaleli z radości. Mistrzostwo Polski wróciło do łks po 40 latach. Kibice mogli rozpocząć świętowanie tytułu na kolejkę przed końcem rozgrywek. Antoni Ptak przyznał po latach, że wygranie ligi przerosło jego możliwości finansowe. Po zdobyciu tytułu znacznie wzrósł budżet klubu, a on sam bez pomocy miasta i bez znalezienia drugiego współinwestora nie był w stanie temu podołać. To skutkowało wyprzedażą piłkarzy. Przed bojami o Ligę Mistrzów z Manchesterem United zespół stracił Tomasza Kłosa, który odszedł do SER za 500 tysięcy dolarów. Z kolei Mirosław Trzeciak został wytransferowany do Sasuny za 300 tysięcy dolarów. Zabrakło też Marka Saganowskiego, który uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu w kwietniu 1998 roku. Przed konfrontacją z angielskim gigantem łodzianie wyeliminowali mistrza Azerbejdżanu, Kiapa z a na Old Trafford, jak i poprzednio w Porto, znów nie przynieśli wstydu, choć różnica klas była wyraźna. Kapitalna postawa Bogusława Wyparły i Grzegorza Krysiaka nie wystarczyła na gwiazdozbiór sir Aleksa Fergusona i czerwone diabły wygrały dwa do zera. Włodzi i sprawili faworytowi więcej kłopotów. Szanse na pokonanie Petera Szmajchela zmarnowali Niżnik, Żuberek i Kos i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Koniec końców David Beckham i spółka wygrali Ligę Mistrzów w tamtym sezonie, a Łodzianie okazali się jedyną drużyną, której Anglicy nie zdołali strzelić gola na wyjeździe. ŁKS przygodę w Pucharach zakończył dwumeczem z AS Monaco. W Łodzi Rycerze Wiosny wyszli nawet na prowadzenie po kapitalnej bramce Piotra Matysa, ale potem drużyna z Księstwa strzeliła trzy gole. W rewanżu dwa tygodnie później padł bezbramkowy remis. O obronie mistrzowskiego tytułu nie można było marzyć. Co więcej, osłabiony LKS był nawet przez moment zagrożony spadkiem, a kiepski sezon zakończyła wysoka porażka w derbach na stadionie Widzewa. W kolejnym sezonie z LKS-u odeszli kolejni ważni zawodnicy, a młodzież, wspierana przez kilku rutyniarzy, nie była w stanie zagwarantować odpowiedniej jakości. LKS przegrał dwa arcyważne w kontekście utrzymania mecze: z Petro Płock i z Dyskobolią. Wygrana jeden do zera z Lechem włodzi wlała w serca kibiców trochę nadziei, jednak porażka w zabrzu z górnikiem przesądziła o dramacie mistrza Polski sprzed dwóch lat. ŁKS po 29 latach gry w Ekstraklasie trafił na jej zaplecze. Niedługo potem Antoni Ptak zrezygnował z finansowania klubu. Po spadku większość piłkarzy łks u trafiła do Piotrkowi, gdzie Ptakowi udało się stworzyć drużynę, która awansowała do drugiej ligi. I tu drogi EUKS-u i Antoniego Ptaka się rozchodzą. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony futbolowe Wzloty i Upadki na Facebooku, gdzie prezentuję piłkarskie historyczne ciekawostki.